moim kanale. Szczególnie serdecznie witam wszystkie bliźniaki, bo dzisiaj będzie wróżba dla bliźniąt na wiosnę. Właśnie. Więc potasujmy jeszcze troszeczkę karty. Tutaj jak widzicie mam pomocnicę, która mi troszeczkę przeszkadza, ale myślę wam nie będzie przeszkadzać bardzo. To co, lewą ręką na trzy kubki i rozkładamy. Patrzymy, drogie bliźniaki, co tutaj ciekawego ta wiosna wam może przynieść. Jeszcze trzy karty. Okej. W samym środku jest as mieczy. To oznacza, że jest z wami wygrana. Ta karta daje dużo rozsądku w działaniu, ale jednocześnie umiejętność taką rozstrzygania na swoją korzyść wszystkich sprzeczek, konfliktów. I to niekoniecznie mieczem, to taką jest... To ta karta oznacza też taką dużą dawkę rozsądku, umiejętności działania, myślenia i taką czystość umysłu. Drugą kartą jest dziesiątka monet. To jest całkiem dobra karta, ona oznacza taką pełnię, zbiór efektów pracy, jak gdyby takie zadowolenie, też zadowolenie ze spraw finansowych. Jeśli chodzi o przeszłość, tu jest dziesiątka buław. Czyli jakieś takie codzienne problemy się skończą, bo ta karta oznacza codzienność, codzienne kłopoty, codzienne problemy, jakieś rachunki, a to odchodzi jakby w niebyt, więc tutaj możecie oczekiwać, że jakieś problemy, z którymi długo borykaliście się, znikną. Przychodzi jakaś pomyślna wiadomość, ósemka buław oznacza coś pomyślnego, jakiś list, jakiś telefon, jakiś SMS, coś, co nas ucieszy i sprawi nas dobry nastrój taki wiosenny. Trójka buław sugerowałaby, że zbliża się jakaś możliwość jakiegoś wyjazdu. Być może na wiosnę coś się niespodziewanego trafi, bo tutaj jest człowiek, który stoi w płocie i spogląda na statki, więc jakiś wyjazd, jakieś wypłynięcie, jakiś wylot, coś tutaj ciekawego się zdarzy. Być może dzięki jakiemuś mężczyźnie, bo jest tutaj rycerz buław, czyli jakiś ognisty facet, pełen energii, ciepła, ognia, który być może nas zmotywuje, żeby gdzieś wyjechać, a może nas nawet jakoś tam pomoże w tym wyjeździe. Giermek mieczy też oznaczałby, że tutaj ktoś młodszy się koło nas kręci. Trzeba troszeczkę uważać na tych młodszych facetów, bo oni mają taką energię byczą wręcz i mogą nas tutaj jakoś próbować przekabacić na jakieś niecne czyny. Tym niemniej my dajemy sobie radę. Rydwan oznacza, że idziemy do przodu, więc drogi bliźnięta, tu jest takie nieposkromione parcie do przodu. Nic nie jest w stanie zatrzymać waszego sukcesu. Tutaj są te łabędzie zaprzężone do rydwanu, ale po prostu to życie jak się toczy, wy jesteście w stanie przez cały czas przejść do przodu i nic was nie powstrzyma. Ostatnią kartą w tym układzie jest słońce, czyli jest dużo ciepła, dużo słońca, dużo takiej energii, która w was będzie wpływać, drogie bliźnięta. I to słońce sprawi, że będziecie czuć, że jest ta wiosna, że ta energia gra w żyłach, że to słońce świeci i będzie wam świecić jak najbardziej właśnie w tą wiosnę. Dużo powodzenia, dużo słońca, dużo ciepła wam życzę i miłej wiosny.